Zajęcia dzisiejsze poprowadzą Karolina i Karol. A potem oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie dodała, że trzeba także klasyczki. No to może zacznijmy od tego w ogóle, jak to i dlaczego to brzmi, dlaczego... Co się z tym dzieje? To dlaczego może, tutaj... Ty muzycznie, ja fizycznie? Tak, to może tak. Muzyk ma nam zrobić dobrze, naszym uszom, naszej duszy. Właśnie, jeśli przyjrzymy, no to co sprawia, że skrzypce jako instrument mniejszy jest troszkę głośniejszy od gitary. Czy ktoś ma jakieś pojęcie na ten temat? Co sprawia, że taki malutki instrumencik, a jest tak wielkiej mocy, tak wielkiej pary? To ja już powiem. Jest to taki malutki elemencik w środku, który nazywamy duszą. W momencie, kiedy to jest taki kołeczek stojący mniej więcej na tej wysokości. No i to jest cała magia skrzypiec. Właśnie gdy tej duszy nie ma lub ona jest niewłaściwie ustawiona, ten dźwięk nie będzie donośny, w ogóle prawie w ogóle go nie będzie. Będzie niezbyt ładny. No i właśnie to wyróżnia skrzypce od innych instrumentów, że ma duszę i... Jakby tak wstawić do gitary taką pałę. No ciekawe to. Musiałbyś jeszcze kiedyś to przetestować. Zrobić, nie? Tylko gitara jest troszeczkę... Trochę inne ustawienie... Zobaczmy, jak wygląda gitara w środku. Nie wiem, czy widzieliście. Ona ma takie specyficzne ożebrowanie. Weźcie do ręki i obejrzyjcie. Ona ma takie specyficzne ożebrowanie, żeby, ponieważ ta płyta jest dosyć duża, żeby ona się nie załamywała. Naciąg strun, czyli odtąd dotąd, jeżeli napniemy wszystkie i one są rozciągnięte na tym gryfie, to jest około kilkunastu kilogramów mogłoby na tym wisieć. Myślę, że nawet i 30 można by powiesić i by nie spadło. Więc no, siłą rzeczy ta gitara jest cały czas poddana jakimś napięciu, prawda? Albo nawet jedno, ale na przykład Fidel ma chyba Fidel ma pięć, tak? Właśnie jest dodana. To jeszcze takie elementy, Karol ma tutaj coś takiego, a ja mam tutaj. To sprawia, że nasze instrumenty akustyczne mogą ożyć, gdy je połączymy do... wzmacniacza. Tak, znaczy te instrumenty są de facto instrumentami akustycznymi, natomiast zostały wyposażone przez nas albo lutników budowniczych, tu akurat sami dokładaliśmy tak. Elementy elektroniczne, tutaj już były wmontowane, umożliwiające po prostu stworzenie z tego instrumentu o parametrach elektrycznych, tak? Czyli w pewien sposób jest to instrument, jak my to określamy, zelektryfikowany. Ale troszeczkę też jej pochłania. I ten bębenek tutaj, okazuje się, że on pomaga i przeszkadza. I dlatego banjo ma takie brzmienie matowe bardzo, tak? Nie ma tej szklanki, tej... I bardzo krótko wybrzmiewa, prawda? To jest ten charakterystyczny, tak, nam znany. I w tym malutkim elemenciku dostajemy dźwięk prosto do wzmacniacza. Wiecie jeszcze, że tutaj nie jest potrzebna żadna dusza, żeby instrument brzmiał, więc to jest to instrument bez duszy, jak widać jest pusty. Nie ma pudła rezonansowego. Popularne są już skrzypce elektryczne, które w ogóle nie mają żadnych zakończeń, są z pociągnięciem, wyciągnięciem po prostu gryfu i podbródek tylko, żeby jakoś można było to trzymać, ale po prostu nie mają nawet kształtu skrzypiec. Znany nam wszystkim gitary elektrycznej. No to niech będzie na przykład taki. Mm.
Co tu się dzieje z tym, z tą gitarą? Zobaczymy na przykład... O, słuchajcie, dzisiaj... Akustycznie pograliśmy coś dłużej, możemy tak bez końca, w razie czego. Dziękujemy. Jakbyście potrzebowali więcej wiedzy na temat budowy instrumentów. Tak, a my teraz klasycznie brzmienie zamieniamy na klasycznie. Gitary, a tym razem będzie to hiszpański gitarzysta. Klasycznej gitarze. Jest to Pablo Sainz Vallegas. Melomanów i temat był elektrycznie, akustycznie i te zajęcia poprowadzili Karolina i Karol. Ja szybciutko powiem, że byłam bardzo zaskoczona bardzo dużą wiedzą Państwa na temat instrumentów i że tak fajnie włączyliście się w zajęcia. Fantastycznie posłuchać instrumentu, ale czasami dobrze wiedzieć też, jak on działa, jak się zachowuje w określonych środowiskach. Na pewno, no nie wiem, czym dla Państwa była ta wiedza? Czy to było coś nowego, czy... No, no zupełnie coś nowego. Dowiedzieliśmy się na przykład, jak ten instrument jest zbudowany, bo no grać. Każdy może potrafi, nie potrafi, widzi tylko to, co widzi na zewnątrz. A tak już przedstawiliście nam, jak to wygląda od środka. Tak rzadko kiedy można przyjrzeć do pudła rezonansowego. Każdy mógł dotknąć, zobaczyć, co mają te skrzypce w środku, tę duszę, którą nie zawsze wszyscy sobie kojarzą, ale to jest zwykły taki patyczek, taki kołeczek. Ja nawet dzisiaj to tak odczułam, że właśnie takie, jak pan tu by miksował tą muzykę, że to jest wykorzystywane jednak, jak kręcą filmy. Mhm. Że takie różne te dźwięki, tak, fale te różne, to właśnie przez muzykę można to. Ale także były elementy na dzisiejszej audycji klasycznej muzyki, czyli gitara klasyczna i skrzypce klasyczne. Skrzypce mogą naśladować i dźwięk kota, i dźwięk krowy, także ja wiem, różne dźwięki można na skrzypcach wyciągnąć. Dziękujemy.